Pierwszy raz ever robię Dynamaxa na moim starterze. Dynamax mojego startera. Po raz pierwszy ever. O kurna. O ja. Tak jest, ewolucja. Ewolucja mojego startera, słuchajcie, jestem podjarany. Cześć, jestem Rikusz i witam was w trzecim odcinku. Zagrajmy w Pokémon Sword. Słuchajcie, jestem w Wild Area, w dzikim obszarze. Tutaj w ostatnim odcinku robiliśmy sobie kilka rajdów. Powiem wam, że rajdy to jest mega ciekawa mechanika. I spotkaliśmy tutaj ostatnio Pokémona, który miał dużo wyższy level, nie mogliśmy go złapać. Zastanawiałem się wtedy w ostatnim odcinku, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że po prostu tutaj w dzikim obszarze można złapać Pokémony. O, i można znaleźć przedmioty ukryte. Ale można spotkać Pokémony, które mają dużo wyższy level niż nasze Pokémony. No i wtedy mamy taką sytuację, że po prostu nie możemy go złapać, tak? Nie da się złapać Pokémona z dużo wyższym levelem. Musimy wbić najpierw wyższą odznakę. Także pomimo, że tam pływa Gyarados, to ja nie mogę teraz do niego podejść i go złapać, bo na pewno ma zbyt wysoki level na to, żebym mógł go złapać. Także najpierw muszę wbić wyższe odznaki, zanim będę mógł konkurować z takimi Pokémonami. A w międzyczasie zbijemy sobie rajda, bo w sumie stwierdziłem, że fajnie się bije te rajdy i jakoś mam niedosyt tego po ostatnim odcinku. Także przede wszystkim z tych światełek zbieramy sobie energię. Załóżmy, że to jest energia elektryczna. Nie wiem, czy to jest energia elektryczna, ale powiedzmy, że to są waty. Ja to nazywam waty, no bo jest napisane W. Miałem kiedyś na studiach taki przedmiot elektronika, elektrotechnika, elektryka. No i tam się dowiedziałem, że W to jest wat. Czyli no, jak to są waty, to niech będą, że to są waty. Zacznijmy walkę tutaj nie czekając na nikogo, bo nikt się nie pojawi niestety, jako że nie mam wykupionego abonamentu online'owego. Także pomogą nam boty, tradycyjnie. Jestem ciekaw, jaki teraz będzie zgigantomaksowany Pokémon. W ogóle jaki tam koleś w tym garniturze wygląda, jak taki typowy japoński pracownik jakiejś korporacji. Śmiesznie to zrobili, to się nazywa po japońsku salaryman. W ogóle czemu Pidaf ma gigantamaxa? To jest dla mnie takie śmieszne, że takie śmieszne, małe pierwsze formy Pokémonu mają gigantamaxa. On ma typ normalno latający, czyli tutaj fighting się zneutralizuje, czyli nie będzie ani super efektywny, ani nie będzie efektywny. Dobra, to wejdę po prostu typem normalnym w takiej sytuacji. I tak tutaj tak naprawdę to, co ja robię, nie jest aż takie ważne, bo mam jeszcze trzech pomocników, tak? Także oni też muszą się wykazać tymi swoimi obrażeniami, żebyśmy zbili tego Pidawa. Throw spada. Dobrze mówię, to jest throw czy ten drugi? Powiem wam ciekawostkę, jeśli cztery Pokémony zostaną zbite z naszej ekipy, to przegrywamy rajda. Także jeden już jest spośród czterech zbity. Jeśli jeszcze trzy Pokémony spadną podczas tej walki, no to jesteśmy skończeni w takiej sytuacji. Ja nie wiem, czy ja mogę dynamaksować na przykład swojego startera, szczerze mówiąc, bo nie nabiłem jeszcze ani razu na tych rajdach paska właśnie od dynamaksu. Zwiększył atak i wiem mu znacząco, ale za to dostał confusion. To jest efekt ataku Swagger. No a niestety Eevee bije sam siebie. Taka jest wada Confusion. O! Aha, powrócił swojego Pokemona, no tak. No bo jednak we trzech byłoby ciężko. Czyli jak Pokemon zostanie zbity, to możemy go powrócić w następnej turze? W ogóle jaka słodka ta dziewczynka! Jaki strój Eeviego! Tak czy inaczej, jeśli Pokemon zostanie zbity, może powrócić w następnej turze, ale to się liczy jako jakby padnięty Pokemon. Czyli łącznie jeśli cztery padną, to przegrywamy walkę. Znulifikował abilitki innych Pokémonów. Czyli jakby nasze abilitki teraz nie mają już znaczenia w tym momencie. Taki był efekt po tym jego dziwnym ruchu. Pro używa Revenge'a. O, ładne obrażenia weszły. Katherine może dynamaksować. Ja nie mogę dynamaksować, jak widzicie, brakuje mi tutaj tego paska, także za krótko te walki trwają. Może gdyby były jakieś cięższe walki, to wtedy bym doszedł do momentu, gdzie pasek się wymaksuje. Na pewno mam przy sobie jednego chociaż Pokemona, którego mogę dynamaksować, bo wiem, że Pikachu mogę dynamaksować. Bo przecież było w trailerze, że był zdynamaksowany Pikachu. Tak czy inaczej, Pidawa sobie złapiemy oczywiście Pokebolem. I w końcu też została ujawniona na internecie, na stronie Serebii, lista Pokémonów, które są ekskluzywne dla każdej wersji. Wierzcie albo nie, ale kupując grę nie wiedziałem tego jeszcze, bo to nie było podane nawet przez Nintendo, które Pokémony są ekskluzywne dla której wersji. I na przykład dowiedziałem się, że w mojej wersji nie ma Kersoli. Kersola to jest galariańska odmiana Corsoli, tylko że ona jest duchem. Także niestety, ale Kersoli nie uświadczymy w tej grze. Natomiast uświadczymy sobie Serfeczta, tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, a na Serfeczcie mi zależy. Także myślę, że to będzie spoko opcja. Aha, i wejdę sobie w ustawienia, bo jeszcze to będzie tutaj. Opcje, wysyłaj do boksów manualnie czy automatycznie. Aha, czy mogę zrobić, żebym wybierał za każdym razem, czy chcę Pokemona do drużyny, czy do boksa automatycznie. Nie, niech będzie manualnie, ale za to nickname'y sobie wyłączymy.
To jest nowa opcja w Pokémon Sword i Shield, wcześniej w Poxach nie było czegoś takiego. Można ustawić, żeby nie pytała gra, czy chcemy nazwać Pokémona, tylko automatycznie jest nienazwany. Ja na przykład nie nazywam Pokémonów, także dla mnie to jest fajna opcja. Słuchajcie, pójdę sobie chyba już do miasta, bo wydaje mi się, że później będzie jeszcze dużo okazji, żeby tutaj łapać Pokémony. O, Pancham! Złapiemy go do Pokédexu. Tylko do Pokédexu, bo nie będę go trenował, bo to nie jest nowy Pokémon, tak jak obiecywałem. Będę trenował raczej tylko nowe Pokémony. Chociaż nie wiem, czy Pancham nie ma jakiegoś Gigantamaxa. Pewnie ma Gigantamaxa, jak znam życie, ale zanim się tego dowiemy, to pewnie minie trochę czasu, bo na pewno jeszcze użymy niejednego Gigantamaxa w walce w wykonaniu naszych przeciwników. Wchodzę double kickiem, to jest normalnie efektywnie, ale nie mam żadnego super efektywnego ataku na Panchama w tym momencie i wydaje mi się, że ten double kick jednak tutaj zada troszkę więcej obrażeń. A chociaż ja nie wiem, czy ja chcę zadać więcej obrażeń, przecież ja chcę go złapać. Dobra, także wchodzę w plecak i wchodzę już w bole. O, siedzi, super. Już myślałem, że może wyskoczy, taka była chwila zwątpienia w tym ostatnim momencie. Trochę expa. Chutl na 10 poziomie. Niedługo będą jakieś ewolucje, chyba niedługo Skorbany będzie ewoluował, słuchajcie. Takie mam przeczucie. Pis Panchama do Pokédexu, Pokémon czysto walczący. Wybiera Pangoro na swojego mistrza, a potem imituje jego ruchy. W ten sposób uczy się walki i polowania. Dobra, pójdę jeszcze na tamtego rajda, bo jednak mnie kusi tamte świecące się... O, Xatu. Właściwie Zatu się wymawia, a nie Xatu, ale mniejsza o to. Aha, i ciekawostka. Nie wiem, czy to wiecie. Można używać metody combo w polowaniu na shiny Pokémony. Także będą polowania na shiny Pokémony z tej gry, no bo jest metoda na shiny hunting. I to taka fajna metoda na shiny hunting. Będę to wyjaśniał, może jeszcze w tym odcinku, może jeszcze niedługo. Natomiast nie jest to ta sama metoda, co była w Pokémon Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Nie wiem, czy jak wejdę fightingiem, to nie zleci na jeden cios. Ale nie wiem, czy chcę Stapula w Pokédexie. Chyba mniejsza o niego. Jak przetrwa, to go złapie, jak nie przetrwa, to go nie złapie. Tak czy inaczej, wracając do tej rozmowy o metodzie shiny huntingu. W Pokémon Sword i Shield nie widzimy, że Pokémon jest shiny z góry. Czyli jakby idąc i widząc trawę Pokémona, my nie widzimy, że on jest shiny, słuchajcie. To jest gigantyczna zmiana w stosunku do tego, co było w Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Moim zdaniem to jest słabe i było dużo lepiej, kiedy było widać od razu Pokémona i to była ta ekscytacja, że widzisz w trawie Pokémona, kurczę, on ma inny kolor, szybko złapać go, zanim ucieknie, nie? Ale nie wiem czemu. Nie wiem czemu tutaj Game Freak stwierdziło, że jednak wrócą do starego modelu, gdzie nie widać, czy Pokémon będzie shiny, dopóki po prostu nie wejdziemy w walkę z nim. Także to jest mega słabe, że tak zrobili, ale z drugiej strony zachowali metodę combo, czyli metodę na zwiększenie swoich szans na złapanie shiny Pokémona, która była w Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Znalazłem, słuchajcie, jakąś notatkę o watach. Czyli to są jednak waty. Widzicie, to co mnie uczyli na uczelni na temat elektryki było prawdą. Możesz zbierać waty z różnych miejsc. Niektórzy trenerzy w dzikim obszarze dadzą ci rzeczy w nagrodę za twoje waty. Super. To teraz już wszystko wiemy o watach. No proszę, czyli jednak dobrze kombinowałem, że to są waty. Wracając do shiny Pokémonów, będziemy robić shiny huntingi, ale później. Można też zdobyć shiny charma, ale trzeba uzupełnić cały Pokédex ponad 400 Pokémonów, żeby zdobyć shiny charma, także myślę, że to będzie ciężkie do zrobienia i na pewno dużo czasu minie, zanim ewentualnie będę miał takiego shiny charma. Natomiast są dwa sposoby, żeby zwiększyć swoją szansę na shiny Pokémona. Czy to będzie w ogóle Minchino? Wydaje mi się, że to będzie Minchino tutaj w tym rajdzie. Dobra, bierzemy sobie boty i robimy kolejnego rajda. Powiem wam, że taka super zabawa z tymi rajdami. I fajnie, że te cukierki wpadają. Te cukierki potem można zużywać, żeby dawać sobie expa Pokémonom. Tak jest, to jest Minchino. No proszę. Czemu mówię Gigantamax i Dynamax naprzemiennie? Czy to jest to samo, czy to nie jest to samo? Uwaga, przepraszam, do tej pory używałem złego nazewnictwa. Dynamax i Gigantamax to są dwie różne rzeczy. Jakby Gigantamax jest lepszą formą Dynamaxu. Także w tym momencie zrobimy zwykły Dynamax, a jest jeszcze Gigantamax, który jest jakimś lepszym, jakąś lepszą transformacją. Także uwaga, pierwszy raz ever robię Dynamaxa na moim starterze i wejdę Max Knuckle, bo to jest atak typu walczącego i na Minchino będzie super efektywny, bo on ma typ normalny. O, już jestem podjarany, słuchajcie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Gigantamax, przepraszam, Dynamax mojego startera po raz pierwszy ever. O kurna. O ja. Ciekawe, czy jak go ewoluuje, to już nie będzie mógł dynamaksować? Bo jakby biorąc pod uwagę tę logikę, że głównie Pokémony w pierwszej formie mogą dynamaksować, może w kolejnych formach też może dynamaksować. Tej informacji jeszcze nie uzyskałem, także zobaczymy to w praniu i to pewnie już niedługo, bo zaraz będzie ewolucja mojego Skorbanego zapewne, gdzieś w okolicach 16 levela. Jakie to jest fajne, jak te walki Power Rangersów, kojarzycie coś takiego, że tam
Rita rzucała tym takim oszczepem i ten potworek, z którym walczyli Power Rangersi, się zmieniał w takiego wielkiego i oni wtedy wzywali Megazorda. Hua, hua, wzywam moc Megazorda. Mastodont i te sprawy, nie? I tam kurczę przyzwali tego Megazorda i oni też byli tacy wielcy i się tak nawalali. To było dobre, ale... O, oni też mi pomagają, super. Czyli jakby to, że my się przemieniliśmy w większych, nie sprawia, że tutaj pomagierzy nie pomagają. Boję się, że mnie ściśnie kolejnym hitem. Mam 30 na 60, czyli zadał mi połowę życia. Jak mnie walnie jeszcze raz, a masz większego speeda niż ja, no to spadnie mi ten Skorbunny. O, użył charma. Super. Puch, no to farcik. Obniżył mi atak. No ale wiecie, teraz to już. To już nie ma dużego znaczenia, bo i tak padnie w tej turze. Ale fajnie ten Max Knuckle. Fajna w ogóle ta animacja, co? Nieźle. Dobre to było. Podoba mi się ta walka. I teraz jestem ciekaw, czy mi zeszły jakieś waty przez to, że zużyłem mojego Dynamaxa. Muszę się nauczyć poprawnie używać tych nazw. Dynamax, a nie Gigantamax. Dobra, rzucam bolem, który z jakiegoś powodu wygląda trochę jak Premier Ball, chociaż to nie jest Premier Ball, bo to jest Pokeball. Ale chyba w formie Dynamaxu wszystkie bole wyglądają jak Premier Bole. Tak wnioskuję. Powiem wam tak, staram się znajdować informacje na bieżąco też pomiędzy odcinkami o najważniejszych rzeczach w tej grze, ale ta gra dopiero co wyszła, także wiadomo, że niektórych informacji nawet jeszcze nie ma w internecie, także staram się jak mogę, ale nie wszystko wiem, że niektóre rzeczy pewnie będę wiedział dopiero w kolejnych odcinkach. Pokémon normalny pomaga czyścić swoim ogonkiem, ale jego skupienie na dokładnym czyszczeniu może być męczące. Nie wiedziałem, że ten Pokémon lubi czyścić swoim ogonkiem, zamiatać swoim ogonkiem, czy jak zwał, tak zwał. W sumie muszę w tamtą stronę iść, mogę obrócić sobie kamerkę. Tak jest, tam są te schody. Zastanawiam się, czy nie ewoluować mojego Skorbunnego, także chyba to zrobię. A jakbym sobie, słuchajcie, wbił troszkę expa na moim Skorbunnie, tak żeby dobić 16 level. Okej. Okay. Patrzcie, plus 100 i mamy 16 level. Czy będzie teraz ewolucja? Tak jest, ewolucja. Ewolucja mojego startera, słuchajcie, jestem podjarany. Oj, to będzie dobre. Wiem już mniej więcej, jak wygląda jego druga forma. O, ale fajny. Widziałem w przeciekach przed premierą gry, ale wtedy był taki niewyraźny ten obrazek. Czekaj, jak on teraz się nazywa? Rabut? Czysty ogień dalej. Jego grube i kłębiaste futerko ochrania go przed zimnem i sprawia, że może używać gorętszych, ognistych ruchów. Tak jest napisane w jego Pokédexie. Czyli co? Ewoluowaliśmy sobie startera. I powiem wam, że rajdy to jest idealny sposób na zbieranie przedmiotów do ekspienia sobie Pokémonów. Jak będę miał jakiegoś poka w drużynie, którego będę chciał koniecznie wytrenować, to wtedy mogę na nim też użyć trochę tego. W ogóle chyba powinienem sobie zacząć używać innych Pokémonów w końcu, na przykład Pikachu. Zrobiłbym sobie Gigantamaxa, przepraszam, Dynamaxa Pikachu. Zamienimy go, damy na pierwsze miejsce Pikachu i zrobimy jeszcze jednego rajda. Zanim pójdę dalej z fabułą, jeszcze jeden ostatni rajd, bo chcę zobaczyć formę Dynamaxa Pikachu. Wydaje mi się, że jest mega śmieszna. Jest tam jakiś rajdzik? Jest. Ty, patrzcie, tam się na różowo świeci. To może jakiś wyższy level, także biegnę tam. I wchodzimy do rajda. Tylko zagadam z tą babeczką. Co to? Dobra, może mi coś sprzedać za 100 watów? No to dawaj. 3 perły. Perły pewnie mogę sprzedać w sklepie za kasę. Dobra, wbijam do tego lepszego rajda, słuchajcie. Dostałem 300 watów. Czy to jest jakiś Kriketut, czy coś takiego? Wydaje mi się, że to jest... Że kojarzę tego Pokemona, tak po sylwetce. W ogóle fajnie, że są takie czarne sylwetki. I trzeba jakby grać w taką grę, zgadnij, co to za Pokemon. O, mistrz karate i Japończyk razem ze mną. Tak, Karablast? O, Karablast, właśnie. Używam mojego Pikachu w tej walce. Karablast jest czysty robak. Próbuję zrobić Dynamaxa. Mogę zrobić Dynamaxa. Patrzcie na to. Robimy Dynamaxa Pikachu, ale wszystkie są normalne. Albo Max Guard, albo Max Strike. Nie mam żadnego innego wyboru. Ciekawe. Na robaka typ normalny działa normalnie, także wejdziemy tym Max Strike'iem. Uwaga, teraz uświadczycie Dynamaxu mojego Pikachu. Jest i grubasek. Jak ktoś z was grał w stare Pokémony, jaki głos, tą pierwszą generację starą. Patrzcie na ten obrazek po lewej tam na dole. Jaki to był obrazek, to był z tych starych gier Pokémon z pierwszej generacji, gdzie Pikachu jeszcze był taki grubiutki. Oni go gdzieś tam odchudzili właśnie, gdzieś chyba w drugiej czy trzeciej genie. A wcześniej tak właśnie wyglądał Pikachu, był takim grubaskiem śmiesznym. Dopiero w anime w sumie był mniejszym grubaskiem. Chociaż w anime też go później, w późniejszych generacjach jakby trochę jeszcze odchudzili, bo w tej pierwszej genie wydaje mi się, że był troszkę bardziej grubiutki niż obecnie jest. Ale w grze był jeszcze grubszy, no teraz tak jak tutaj wyglądał, tak? W pierwszych Pokémonach. Pikachu był po prostu takim tłuściożkiem troszkę. Frow leży. Zawsze ten Frow obrywa jako pierwszy. Dobra, walimy dalej moim wielkim Pikachem.
Powiem tak, wygląda ładnie i dostaliśmy tego Pikachu dzięki temu, że właśnie graliśmy w Pokémon Let's Go. Także jeśli macie Pokémon Let's Go, Pikachu lub Eevee, odbierzcie swojego Pikachu lub Eevee do Gigantamaxu, Dynamaxu. Tam, gdzie pokazywałem w poprzednim odcinku, gdzie się ich odbiera. No, ładnie schodzi. Ale powiem wam, że to nie są jakieś silne te Pokémony właśnie z rajdów. Raczej takie pierwsze formy słabe. Może dlatego, że nie mam ekipy, albo dlatego, że mam niski level, albo dlatego, że mam mało odznak. Któraś z tych rzeczy pewnie ma wpływ na to, że póki co spotykamy niezbyt silne Pokémony. To co, jeszcze jeden Max Strike i w tej turze powinien chyba zlecieć ten Karablast. Bo jaki dziwny ten ogonek Pikachu, nie? W formie Dynamaxu. No wygląda pięknie, wygląda epicko, tyle muszę przyznać. I jeszcze mi sprawdził jedną rzecz. Czy dalej mogę sobie dynamaksować mojego Skorbanego po tym jak ewoluował? To jest ciekawe pytanie. Dobra, złapiemy tego przyjaciela w Pokebola. Także słuchajcie, przepraszam, że nie cisnę fabuły jeszcze, ale jeszcze pójdę na jeszcze jednego rajda i tylko sprawdzę, czy można tam sobie dynamaksować mojego ewoluowanego Skorbanego, pomimo że ewoluował. Bo jestem tego ciekaw. A Karablast siedzi. Dużo candy. Nie przeczytałem wpisów w deksie, a zresztą co ciekawego może być napisane w Pokédexie o Karablaście. Dobra, mniejsza o to. Dobra, to teraz zrobię cięcie i za chwilę do was wracam, tylko zobaczymy, czy mój nowy Rabut też może dynamaksować podczas rajdów. Dobra, słuchajcie, zaczynamy kolejnego rajda z jakimś Pokémonem, którego nie wiem co to jest. Nie wiem, czy to nie jest ten nowy Pokémon Jabłko. On ewoluuje w dwie różne formy w zależności, czy ma się Pokémon Sword, czy Pokémon Shield. Nie, to jest chyba zwykły Cherry. A, Bonsweet, przepraszam, to on już był. Myślałem, że to jest ten nowy może Pokémon Jabłko. Dobra, teraz będzie chwila, słuchajcie, decydująca. Czy ja mogę zrobić Dynamaxa? Mogę! Ej, mogę dalej zrobić Dynamaxa! Dobra, zróbmy sobie Dynamax na moim Rabucie. Wejdźmy Max Flarem super efektywnie i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Oj, to będzie rzeźnia. Coś czuję, że zaoram tego Bonesweeta, tak? Dobrze mówię? Mi się trochę mylą te Pokémony, które są wisienkami czy czymś tam, bo jesteś taki Pokémon Cherim i on jest wisienką, a to nie wiem, czym to jest. Też jakimś owockiem wiszącym z drzewa. No, Rabut też jest w Dynamaxie i też po prostu jest większy. Czyli tutaj ewoluowanie Pokemona jakby niewiele zmienia w umiejętności Dynamaxu, a może tylko niektórych Pokemonów tak jest. To jest coś, co na pewno jeszcze będziemy musieli ustalić. No póki co widzę, że można dalej moim króliczkiem Dynamaxować podczas rajdów. Dobra, dobrze wiedzieć. Łapiemy do Pokédexu, cokolwiek by to nie było i tak nie będę tego używał. Ale im więcej wpisów w Pokédexie, tym lepiej, bo może kiedyś uda mi się zdobyć tego Shiny Charma. Dzięki temu, miałem wam powiedzieć, jaki jest sposób na shiny hunting w tej grze. Także słuchajcie, są dwa rodzaje statystyk, które zwiększają naszą szansę na shiny. Przede wszystkim combo, czyli ile Pokemonów danego gatunku z rzędu pokonaliśmy. Czyli wchodzimy w walki na przykład, nie wiem, z zigzagunami i wchodzimy w kółko cały czas tylko z zigzagunami walki i je pokonujemy. I tam bodajże po 25 walkach już wtedy nam wzrasta maksymalnie szansa na spotkanie shiny. Plus jest coś takiego jak stały combo, stały bonus. To jest coś takiego, że po prostu ile w swoim życiu stoczyliśmy walk z danym Pokemonem. Czyli na przykład jeśli pokonałem do tej pory 200 zigzagunów, no to następnym razem walcząc z zigzagunem będę miał większą szansę na shiny zigzaguna. A największy bonus jest przy 500, czyli łącznie spotykając 500 zigzagunów i pokonując je, 501 będzie miał większą szansę, dużo większą szansę, że to będzie shiny zigzagun. Także to jest takie coś w rodzaju combo z Pokémon Let's Go Pikachu. A wpis w Pokédexie Bounsweeta brzmi następująco. Jego ciało daje słodki, owocowy zapach i jest bardzo apetyczny dla Pokémonów, ptaków. Żegnam cię, wracaj do mojego boksa i raczej stamtąd nie wracaj. Dobra, to teraz już wystarczy tej zabawy, słuchajcie, na rajdach. Idziemy robić dalej fabułę, bo jednak chciałbym tę grę przejść prędzej czy później. O, tu jest jakiś facet. Można coś kupić za waty, słuchajcie. Możemy tak, Wishing Peace. Ja wam będę mówił, co to jest. 3000 watów, nie stać mnie. Wrzuć to do jaskini Pokemona, żeby wyszedł dziki Pokemon zdynamaksowany. Tu jest metronom. To są ataki, dobra. Ale jeśli chodzi o ataki, to w tej części jest nowy rodzaj ataków. Nazywają się TR-ki. Wcześniej były TM-ki i HM-ki. Teraz są też TR-ki. TR-ka różni się tym od TM-ki, że TM-ki można używać w nieskończoność, a TR-ki można użyć tylko raz. Czyli jak użyjesz TR-ki, to ona znika ci. Musisz kupić ją jeszcze raz. Jeśli chcesz użyć tego samego ataku, nauczyć tego samego ataku innego Pokemona. Może kupię tego Luxury Balla? Nie wiem po co, ale okej. W sumie Luxury Ball, no ładnie wygląda. Poza tym Pokemon bardziej nas lubi w momencie jak go złapiemy w Luxury Balla zamiast zwykłego Balla. Także okej. Dobra, teraz już idę prosto do tamtych schodów, gdzie musimy dojść. O, słuchajcie, jestem pod schodami, to jest dwóch nowych
trenerów, którzy coś sprzedają? Czy oni mają inne nagrody? Tak, ten ma Hillbole. Spoko, po 20 watów to mogę kupić tak z 5, bo leczę od razu Pokemona złapanego, też spoko. Iron Tail, Calm Mind, Iron Head, Hydro Pump. A ten gościu co sprzedaje? Ten gościu jest królem kempingu. Czy masz jakieś pytania co do kempingu, to opowiedz mi o tym. Dobra, dzięki chłopie, ale nie chcę mi się bawić w namioty i tak dalej. Może następnym razem, może w następnym odcinku się pobawimy w namioty i w gotowanie kary. Dobra, dotarliśmy do miasta Motostoke. Tak, nie, Motostoke, przepraszam. A, to jest Londyn. Tu jest przecież Big Ben i to wszystko. Ale wielkie miasto, ja. Było takie miasto też Pokémon XY, takie wielkie, jak Paryż. Szczerze, nie bardzo lubię takie duże miasta w Pokémonach, bo trochę się gubię zazwyczaj w nich, ale może tutaj będzie jakoś lepiej. Najgorzej było w piątej generacji, bo tam było takie miasto na planie Nowego Jorku i tam w ogóle bardzo łatwo było się zgubić. Dobra, widzę centrum Pokémon. Może będę zagadował do ludzi, zobaczymy, czy dadzą coś mądrego. Nic mądrego nie mówią. Ta babka ma Minchino, czy tam Chinchino. Dobra, zobaczmy, co tam słychać w centrum Pokémon przede wszystkim. O! Sonia nas zaczepia. Cześć Sonia. Niezły z ciebie as, że przebyłeś dziki obszar. Wygląda na to, że twoje Pokémony są trochę zmęczone, także powinieneś wpaść do centrum Pokémon i muszę powiedzieć coś bardzo ciekawego. O, dalej z tym swoim korgiem wszędzie chodzi. Fajny ten piesek. O, Rotom jest wolny. Rotomi są rodzajem systemu informacyjnego Rotomów. To taka maszyna dla trenerów. Proszę, możesz pobawić się trochę swoją kartą ligową. Dostałem kartę Leona? Dobra, zabawimy się w te karty, niech będzie, że zrobimy sobie kartę. To wygląda jak, nie wiem, jak kartki takie... pocztówki czy coś. I co, i już? Zmieniłem sobie tło po prostu? A, mogę jakieś efekty dodać? Świecenie się, dobra, spoko. I ramkę jeszcze. Nie wiem, co to robi, ale okej, niech będzie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to nam dało, że sobie zrobiliśmy coś takiego, no ale spoko, kolejna mini zabawa do roboty. Dobra, podlećmy Pokémony. To jest moja ekipa w tym momencie, ale przypominam, że raczej... w większości z tych Pokémonów nie będę trenował, bo jeszcze jestem w trakcie kompletowania ciekawych Pokémonów. Może Nikita będę trenował w sumie. Nikit mi się bardzo podoba. Także damy Nikita na początek drużyny i niech on teraz sobie trochę po expi. I w sumie dam mu też cukierki od expienia, żeby był troszkę wyższy level. Zapraszam ci przyjacielu na początek ekipy. Ile mam cukierków dla ciebie łącznie? 30? Nie no, 30 to przesada, ale tak z 15? Dobra, damy mu 15. Zobaczymy, ile dostanie expa. 1500, tak? Dokładnie. 14 level, może być. No to tak nadgonił w sumie naszego Rabuta. To jest bardzo wygodne, bo można bez kitu nadgonić po prostu inne Pokémony z ekipy. Dzięki tym cukierkom. Mega fajna rzecz. Dobra, atak Snarl, 55, niefizyczny, a Nikit jest pod atak specjalny, czyli pod niefizyczny, dobra. Albo ci zabiorę Tail Whipa może. I damy ci tego Snarla. Myślę, że w więcej sytuacjach przyda się jednak ten Snarl. Dobra, to na razie niech tak będzie. Niech będzie ten Nikit na 14 levelu. I idziemy dalej kombinować, co teraz pora zrobić. Aha, kupmy coś jeszcze w sklepie może. Pokebole, w sumie tego nie potrzebuję. Nie wiem, czy każdy z tych gości sprzedaje co innego? Tak, sprzedaje różne rodzaje boli. Netbole, nestbole. W sumie nestbole jest ciekawy, bo lepiej działa na Pokemonach o niższym levelu. O, nie stać mnie. Jestem biedny jak mysz kościelna. Dobra, to już nic nie kupię. Póki co, także idziemy robić fabułę i zarabiać kasę. Czy chcę zamienić Banelby za Squawetta? A ja nie złapałem tego Banelby w końcu, a był przecież tam, nie? W dzikim obszarze. Walczyłem z kilkoma, ale nie złapałem ich w końcu, także mój błąd. Widzicie, warto jednak łapać Pokémony, bo potem można się z kimś zamienić. Chociaż za Squawetta nie wiem, czy chciałbym się zamienić. Chociaż Pokémony z trade'a chyba szybciej nabijają expa. Czy pamiętasz, jaki jest twój cel w mieście Motostoke? Tak, wyzwanie gymu. Będzie tutaj ceremonia otwarcia gymu. Ta ceremonia odbędzie się jutro na stadionie Motostoke. A, to jest pewnie tam, za tymi drzwiami wielkimi. W międzyczasie pochodzę sobie po sklepach. Nie zapomnij zapisać się na stadionie, ok? Rozumiem, że chyba powinniśmy pójść do stadionu, ale tak... korci mnie, żeby trochę pozwiedzać miasto, chociaż kilku ludzi popytać o różne rzeczy. Albo zobaczyć jakieś sklepy, no co to jest na przykład to? O! Wejdźmy do środka, zobaczmy. Jakaś kawiarnia, jak Starbucks trochę. Witaj w Battle Cafe. Możesz tutaj walczyć raz na dzień, jeśli wygrasz, dostaniesz coś smacznego. Ok, czyli raz dziennie dostajemy nagrodę za walczenie. Ciekawe, jakie ma levele Pokémonów. Kombi! Tutaj by się przydał ognisty typ. Szkoda, że akurat zmieniłem pierwszego Pokémona z przodu, który ma level 10, nie tak źle. Dobra, spróbujemy tym Snarlem w sumie wejść. Z ciekawości. Chodzi gastem. Cios krytyczny. A jak ten Snarl? Powinien całkiem ładnie zadać obrażenia. No ślicznie, na hita ściągnął go. A, bo to krytyczny, ale i tak dobrze.
Fajny ten Nikit, ciekawe na którym ewoluuje. Pewnie już jest napisane na Bulbapedii, albo chociaż na Serebii. Mogę to w sumie sprawdzić, na którym ewoluuje. Ewoluuje na 18 poziomie, ale nie będę patrzył, jak wygląda jego ewolucja, ani jak się nazywa, żeby nie mieć takiego spoilera. Ale wiemy, że na 18 to dosyć niedługo. Co nam dajesz? Mumu Milk. Nie, Sachet. Nie wiem, co to jest Sachet, ale zobaczymy. Sachet. Są tam pachnące perfumy. Niektóre Pokémony je kochają. W ogóle tak kocham w tej grze, że jest napisane za każdym razem, jak dostajesz przedmiot, to jest napisane, co on robi. Nie musisz wchodzić w swój plecak, patrzeć informacji o przedmiocie, tylko jest za każdym razem napisane. To jest takie dobre. Czemu tego już nie wprowadzili, kurczę, 20 lat temu? Przecież to jest takie oczywista oczywistość. Coś, co powinno było być od zawsze, nie? Witam pana. O! Focus Energy. To nie jest chyba dobre. Dobra, ale dzięki tak czy inaczej. Dzięki, koleżko. Tutaj macie Onixa ładnego. Można wchodzić do tych sklepów? Chyba? Nie, tutaj nie można wejść. Może potem będę mógł tu wejść? Tu jest jakaś pani starsza. Witam panią. Nic mądrego. To co, mogę tu wbić czy coś? Charizard! O, Leon! Tak sądziłem. Nie trafiłbym do tego stadionu, gdybyś nie pokazał mi drogi, przyjacielu. Kushi, co u ciebie? Wygląda na to, że stałeś się trenerem godnym mojego poparcia. Wygląda na to, że możesz być gotowy, żeby użyć tego. Daj to swojemu partnerowi. Piece of charcoal, kawałek węgla, zwiększa siłę ognistych ataków. Nice, przyda się na moim skorbanym. Możesz pojechać windą na wyższy poziom miasta. O, to jest winda, już czaję. Tak się zastanawiam, jak tu wejść. Z daleka wyglądało trochę jak krypta w Falloutie czy coś. Jakby te drzwi od krypty miały tak odjechać na bok, jak w grach z Fallouta, nie? Może to jest Kryptopolis, słuchajcie. Dobra, weźmiemy, damy tego charcoala starterowi. Niech ma zwiększone siłę ataków ognistych. No i co, chyba już pojadę na górę w takim razie. Aha, i mam jeszcze takiego żółwika, ale żółwikiem zajmiemy się później. Najwyżej jak będę chciał żółwika, to wtedy zwiększę mu level. Ty, co ten gościu, przebrał się za Pokebola? Oj, scenka się zaczęła z naszym hopem. Więc to jest stadium Mototoke, to tutaj zacznie się ceremonia otwarcia. Moja mama, twoja mama, wszyscy będą to oglądać. Robię się trochę nerwowy z tego powodu. Jestem podekscytowany. Czas, żeby świat poznał nasze imiona. Spoko, ja bym chętnie tam poszedł, tylko najpierw chciałem zagrać do tego typa, bo jest strasznie śmieszny. O co tu chodzi? Masz tutaj nagrodę? Pokeball. Gościu przebrany za Pokebola daje Pokebole. Wow, co za szok. Dobra, zobaczmy, co tu się wyrabia na tym stadionie. Będzie ceremonia otwarcia, dowiemy się może, jaki typ mają tutaj przeciwnicy na tej sali. Bo nie wiem, nie jestem pewien, jakim Pokemonem w ogóle tutaj się przygotować, żeby walczyć. Wszyscy mają tutaj stroje piłkarskie. Proszę, jest tu pełno osób, które chcą rzucić wyzwanie. Ciekawa kreacja na tym kolesiu, kobiecie, kolesiu. Kolejna osoba, której nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Ale w Pokemonach to się dzieje coraz częściej. Chcemy się zarejestrować. Pierwszy raz mamy kogoś, kto rejestruje się dzięki poparciu czempiona. Leon musiał wiedzieć w was coś szczególnego. Jestem Hop, młodszy brat Leona. I przyszły czempion. Proszę mnie zapisać. Jesteście zarejestrowani w wyzwaniu gymów. Wybierzcie swoje numerki, jakie chcielibyście mieć na swoich strojach. Dobra, wybieram numer. Jaki jest mój szczęśliwy numer? Szczęśliwa liczba Kushiego. Dobra, niech będzie 07. Jak porucznik Borewicz, słuchajcie. Proszę noś tą opaskę i jutro odbędzie się ceremonia otwarcia. Macie przygotowane pokoje w hotelu. Spoko, czyli muszę teraz iść do hotelu, jak nie mam. W ogóle, ile tu jest fajnych, ciekawych osób, na przykład ta babka ze swoim czymś. Co to jest nowy Pokémon. Co to jest za koleś? Właśnie, muszę z nim pogadać. Kto to jest? Zostałem poparty przez samego prezesa. Jestem najbardziej elitarnym z wszystkich trenerów. Żeby to był jakiś nowy rywal? Myślałem, że to jest szef tego gymu, no ale... Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że to jest ktoś, kto jest po prostu jakimś nieprzyjemnym jegomościem. Hotel jest w tą stronę. Oni w sumie mówią inn, a nie hotel. Inn to jest taka gospoda, powiedzmy, no ale wiadomo, o co chodzi. Jest to po prostu rodzaj hotelu. Może pensjonat bardziej. O, tutaj. Chociaż niekoniecznie, bo nieraz w Anglii albo w różnych krajach w nazwie jest inn, a to jest i tak hotel, nie? Na przykład jest taka znana sieć hoteli Holiday Inn i to są bardzo drogie hotele. Byłem kiedyś w jednym w Toronto i nie chciałem tam być, ale akurat po prostu samolot miałem spóźniony i musiałem gdzieś spać. Taka ciekawostka z mojego życia, taka randomowa historia. Czasem wtrącam takie historie w tych odcinkach. Wygląda na to, że obaj się zarejestrowaliście. Sonia, co robisz w naszym hotelu? Robię badania nad tym tajemniczym Pokemonem, o którym mówiono, że jest w Slumbering Wild. Może powinnam zająć się jakimiś legendami regionu Galar? Czy chcecie do mnie dołączyć? W ogóle fajny ten rycerz za nią, nie? Pewnie o nim będzie teraz opowiadać. Kto to jest? To jest statua bohatera, który raz uratował region Galar. Może opowiem wam tu legendę. Dawno temu był czarny sztorm
i zakrył cały region Galar. Czarna burza właściwie. Ludzie nazywali to Czarnym Dniem. Krainę zaatakowały gigantyczne Pokemony, ale zostały pokonane przez jednego młodego bohatera, który miał miecz i tarczę. Ta statua jest tutaj, żeby przedstawić właśnie tego bohatera z legendy. Wygląda to, że ten bohater musiał być równie silny jak Lee, ale będziesz miał dużo badań, Sonia. Czarne burze i miecze i tarcze i w ogóle. Czy sobie poradzisz, Sonia? Oczywiście, że sobie poradzę. Nie martwcie się. Zostajecie tutaj w hotelu na noc, prawda? Może się zameldujecie. Jeśli dowiemy się czegokolwiek o tym bohaterze, to ci powiemy, Sonia. Wybrałem sobie skróconą wersję tej legendy, mogłem wybrać tam w opcji dialogowej, żeby mi opowiedziała dłuższą wersję, ale stwierdziłem, że krótka wersja nam wystarczy. Okej, co my tu mamy? Jakiś Kiboli. Ty, to chyba jest odpowiednik zespołu R w tej części. Kibole po prostu. Okej, będziesz musiał z nami walczyć, jeśli chcesz nas powstrzymać. Czyli to będzie nasza pierwsza walka z Kibolami. Nie wiem, czy oni jakoś się nazywają po angielsku. Na pewno zaraz się dowiemy, jak na nich mówić. Team Yell, czyli drużyna krzyk albo okrzyk. Yell to jest tak krzyczeć. Może będę ich po prostu nazywał chuliganami? Albo kibolami? Będzie prościej. Ale mają fajne wuwuzele. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż wuwuzele. Pamiętam, jak były mistrzostwa... Nie wiem, co to były. Mistrzostwa w południowej Afryce czy coś? Wtedy wymyślono te wuwuzele. Ja, jak sąsiad jakiś miał tą wuwuzelę i kurczę, trąbił nią wieczorem, jak były jakieś mecze. Ja ogólnie nie lubię piłki nożnej, nie oglądam nawet jakiś mundial czy coś, ale chciałem wtedy na przykład spać, a o 23 był jakiś mecz i sąsiedzi tam na tych wuwuzelach. Dobrze, że te czasy już minęły i już raczej się nie używa tych wuwuzel. Dobra, wejdę, słuchajcie, może Snarlem na tego Zigzaguna. Chociaż ja nie wiem, czy galariański Zigzagun też ma typ normalny. Dowiemy się. O, jest nieefektywny. To może ma walczący? Zaraz dowiemy się, bo będziemy już mieli go w Pokédexie. Ale jeszcze mnie sparaliżował. Okej, czyli wygląda to, że zespół Yell, czyli Kibole, mają często Zigzaguny galariańskie. Czyli na pewno jeszcze nie raz będziemy ich mogli uświadczyć w tej grze. Czyli tak naprawdę nie ma sensu, żebym ja trenował takiego Zigzaguna, no bo i tak będziemy ich widzieć jeszcze dużo. Nieraz. I to praktycznie cały czas walcząc z tymi członkami, więc myślę, że w tej sytuacji ja sobie odpuszczę trenowanie galariańskiego Zigzaguna i może wybiorę coś innego do mojej ekipy. W sumie zobaczę sobie na Bulbapedii, czy Zigzagun, jaki właśnie ma typ galariański Zigzagun, jestem ciekaw. Mroczno normalny. A to fighting jest podwójnie efektywny na niego. Kurczę, akurat fightinga nie mam na tym Pokemonie. Powinienem sobie zmienić Pokemona i wejść walczącym, który był podwójnie super efektywny. Czyli 400% obrażeń jest wtedy. Bo na normalny i na mroczny jest super efektywny walczący. To już wiem, czym pokonywać tutaj członków zespołu Yell. Wygraliśmy pierwszą walkę z członkiem. O, ewolucja naszego robaczka. Robaczki zawsze szybko ewoluują. Na 10 levelu już ewoluuje, słuchajcie, w drugą formę. Co to jest? Dotler, Blip Bug ewoluował w Dotlera. Wygląda dziwnie i śmiesznie, no ale prędzej czy później się przyzwyczajimy. To nie jest pierwsza generacja, w której jest dużo dziwnie wyglądających Pokemonów. Pamiętajmy, że zawsze prędzej czy później przyzwyczajamy się do tych wyglądów. Jest robaczo psychiczny. Wiem, że tutaj zasłaniam ten typ psychiczny, ale to jest psychiczny. Prawie w ogóle się nie porusza, ale żyje. Chowa się w swojej skorupie bez wody i jedzenia. Ale to obudziło jego moce psychiczne. Czyli psychiczny Pokémon po ewolucji. Ciekawe, co będzie na trzeciej formie. Nie będę sobie spoilerował, nie będę sprawdzał na Bulbapedii, ale zapowiada się mega ciekawie. No nie mogę. Ej, zespół Yell, chodźcie, zemścicie się na nim. Ale pomalowana ta baba. Będziemy walczyć teraz z wszystkimi? Też ma Nikita, widzę. Będziemy Quick Attackiem. Czyli częsty Pokémon w ich ekipie to jest też Nikit, jak się domyślam. Zawsze każdy zły zespół ma jakieś takie swoje charakterystyczne Pokémony. Tutaj widzę, że to jest Zigzagun i też niestety Nikit, a Nikita trenujemy, no ale niech sobie będzie na razie ten Nikit. Może potem ewentualnie go zmienimy na coś. Jestem ciekaw, jaka jest druga forma Nikita. Na 18 levelu będzie ta ewolucja, to się dowiemy. Póki co używam tego Nikita, bo czekam, aż padnie. Jak padnie, to wtedy będę czymś innym chodził. Tail Whip obniżył mi defensywę. Ona ma tylko jednego Pokemona, ale jeszcze jest dwóch pozostałych członków tam za nią, także chyba będziemy walczyć z wszystkimi prawdopodobnie. Dobra, chodzi, Quick Attack. Nikit pokonał Nikita. Ale straszne te bawki są. Ale ten koleś też nie lepiej wyglądał. Wyglądają na takich, co chcieliby komuś spuścić łomot co najwyżej. Niezbyt sympatyczne z nich osoby. Nie wiedziałem, że meldowanie się w hotelu to będzie taki wielki problem. Też potrzebuję trochę treningu, więc może do ciebie dołączę, a nawet uleczę twoje Pokemony. O, Hop nam teraz pomoże z kolejną walką. 2 na 2 będzie.
właściwie dwóch na dwoje. To jest częsty błąd językowy, że na przykład ktoś mówi, że jest nas dwoje, a jest ich dwóch mężczyzn. Jak jest dwóch mężczyzn, to się mówi jest nas dwóch, a nie jest nas dwoje. Nie lubię strasznie, jak ludzie robią taki błąd. To jest odpowiednik mówienia poszłem. Nie mówi się poszłem i nie mówi się jest nas dwoje, kiedy jest was dwóch. Podejrzewam, że język polski musi być mega trudny do nauczenia się przez osoby z innych krajów, jeśli przyjeżdżają do Polski, chcą się nauczyć i muszą zrozumieć, jaka jest różnica między dwóch, dwoje i dwie. Kiedy mówić jest nas dwie, jest nas dwoje albo jest nas dwóch, nie? W większości języków jednak nie ma takiego rozróżnienia w zależności od płci osób, o których się mówi, nie? Widzę, że używa swojego woolu, nasz hop. Oj, Snarl wchodzi w dwóch naraz. I tutaj potwierdza się to, co mówiłem, że Zigzagoon jak Nikit to są Pokémony przez nich używane, bo teraz mają co? Zigzaguna i Nikita. Coś czuję, że te Zigzaguny i Nikity to będziemy widzieć cały czas jeszcze nie raz. Bo po prostu będziemy aż do znudzenia będziemy z nimi walczyć. Także w tym momencie zacząłem zastanawiać się, czy dalej trzymać Nikita w mojej ekipie, bo jakby chciałem, żebyśmy jak najwięcej Pokémonów doświadczyli w tej grze, więc nowych Pokémonów z 8 geny. Więc jakby zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę, że zespół Yel ma dużo tych Nikitów, czy nie lepiej wziąć kogoś innego do mojej ekipy. Chociaż mroczny Pokémon może się przydać, chociaż są też Pokémony, które mają mroczne ataki, może nie są mroczne. Corviknight ma mroczne ataki. Także nie wiem, czy ten Nikit będzie taki potrzebny. Ewoluuję go na 18 levelu i zobaczę potem, czy dalej będzie potrzebny. Bo jestem ciekaw jego ewolucji. Także potem podejmę decyzję, czy dalej będę go trzymał w ekipie, czy może jednak zamiast tego zacznę trenować bardziej Corviknighta. Okej. Okay. Chutl, 11 poziom. Chutla też powinien zacząć trenować w sumie. Prędzej czy później. 1400 pokedolarów. Przyda się trochę kasy, bo jesteśmy spłukani niesamowicie. O, kto to? Co wy tutaj robicie? Marni? To jest ta dziewczynka, którą spotkaliśmy wcześniej, kojarzycie? A, wiem, że jesteście bardzo ciekawi innych członków wyzwania gymów, ale musicie trochę się powstrzymywać. Przepraszam za nich, są moimi fanami, nazywają się zespołem Yel i chodzą za mną wszędzie, kibicując mi. Trochę im to uderzyło do głowy. Ej, wy, idźcie już do domu. Czy to są jej tacy psychofani, można powiedzieć. Kibole Marni. Kim jest ta dziewczynka? W ogóle wygląda jakby była bardzo młoda, jakby była w wieku naszej postaci, czyli jakieś 10-12 lat. Zbyt bardzo ich ponosi, kiedy chcą mnie wspierać i rzucają wyzwanie innym challengerom. Ja już nie wiem, jak tłumaczyć to słowo gym challengers. Będę po prostu szedł na łatwiznę i mówił challengerom gymów. Więc ty jesteś challengerem gymu. To świetnie, że masz swoich własnych fanów, którzy za tobą chodzą. To bardzo imponujące. Spoko, czyli poznaliśmy nową laskę, która ma swoich fanów, którzy ją bardzo lubią. Dobra, czy możemy zameldować się w hotelu, panie Kawasaki? Tak jest, proszę nas tutaj przenocować. Dziękujemy, że pomógł nam pan z tymi chuliganami, panie Kushi. Hop, od rana ćwiczy rzucanie, ale ładna animacja rzucania, bo jak w baseballu, nie? W sumie rzucanie pokeboli jest inspirowane dokładnie baseballem. Mianowicie miotaniem piłki w baseballu. W ogóle Hop jest taki podobny do Hau, nawet imię ma podobne, nie? I nie muszę chyba mówić, że animacje z Pokémon Sun i Moon zostały użyte znowu jako animacje Hopa w tej części. Także taki trochę recykling animacji jest w tej grze. Tak czy inaczej w tym momencie kończymy ten odcinek, bo już trochę się robi za długi, a nie chcę, żeby odcinki były zbyt długie, bo potem niektórzy nie mają czasu całych oglądać, także w tym momencie zapisujemy grę i kończymy odcinek trzeci mojego gameplayu Pokémon Sword. Zostawcie koniecznie łapę w górze, subskrybujcie kanał, żeby oglądać kolejne odcinki z tej serii i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, cześć.